Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio playlist i otworzyć wideo z napisem Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Proszę Państwa, powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ponad wszystko należy pamiętać hasło internetowe Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, ponieważ każda wyszukiwarka znajdzie moje publikacje. Szanowni Państwo, wokół Polski nie tylko strasznie i czasami śmiesznie, ale bardzo niebezpiecznie. Okazuje się, że nieszczęścia, które spadają na Polskę, nie tylko chodzą parami. 24 czerwca Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zdaniem części ekspertów przyjęcie zmian zamknie drogę ocalałym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń, a ustawa wprost zabrania zwrotu mienia żydowskiego. Decyzja polskiego Sejmu już została skrytykowana przez Izrael. Ambasada Izraela oraz szef MSZ Yair Lapid skrytykowali nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego przyjętą przez Sejm RP. Uznano, że przepis uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego. Już na wstępie rozważań i wydarzeń Faktów po Faktach, które dzisiaj będę omawiał, zadaję pytanie. Czy nowelizacja ustawy z inicjatywy PiS przetrwa? To jest pytanie. Czy będzie podobnie jak z ustawą o IPN? Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają upadek na twarz ustawy IPN. Zastanawiające jest postawa polityków z Polski. Prezes PiS powiedział, nigdy się na to nie zgodzimy i dodał, cytuję w całości, chcę to bardzo mocno podkreślić, że nie ustawy, bo ustawy, jak już raz mówiłem, można zmieniać i to bardzo szybko. Tylko władza PiS jest jedną prawdziwą gwarancją tego, że nie będziemy płacić, że nie poniesiemy ogromnych szkód finansowych i co jeszcze ważniejsze, wielkich szkód godnościowych, czy jak to dzisiaj mówi się, reputacyjnych. Bo to płacenie by oznaczało nic innego, jak przyznanie się, że my byliśmy w istocie sojusznikiem Hitlera. Otóż nigdy na to się nie zgodzimy. Tak powiedział prezes PiS Kaczyński.
odnosząc się do stanowiska strony izraelskiej domagającej się od Polski zwrotu zagrabionego i zniszczonego przez Niemców mienia. To, co powiedział prezes Kaczyński, jest warte podkreślenia i godne pochwały. Problem jest w tym, że nikt z polityków nie będzie sprawował władzy wiecznie. Nie wierzę również w to, że ewentualnie nowi politycy, nowi następcy, którzy przyjdą za kilka lat, nie zmienią swojego stanowiska. Pytam prezesa PiS i słuchaczy, czy nikt nie słyszał o ambitnych odszczepieńcach, dla których sprawa Polski jest mało ważna? Ich prywatna kariera polityczna jest ważniejsza. Odszczepieńcy nie mają wartości interesu polskiego. Prezesie Kaczyński, czy ustawy nie można tak sformułować, aby nie było zbyt łatwym dokonać zmian? Ponadto, dlaczego warunkować tę ważną ustawę z partią PiS? Polacy jeszcze potrafią myśleć i widzieć otaczającą ich rzeczywistość. Pan prezesie Kaczyński powiedział, cytuję, że nie ustawy, bo ustawy, jak już raz mówiłem, można zmieniać i to bardzo szybko. Koniec cytatu. My wiemy, że politycy są w stanie zmieniać, jeśli chcą, zechcą. Prezesie Kaczyński, PiS nie sprawuje władzy samodzielnie. A jaka jest silna koalicja sprawująca władzę, wszyscy widzą. W podobnym tonie do słów prezesa Kaczyńskiego wypowiedział się premier Morawiecki. Cytuję, tak długo jak będę premierem, Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. To brzmi ładnie, panie premierze, ale powtarzam, że nikt władzy wiecznie sprawował nie będzie. Panie premierze Morawiecki, nie należy warunkować tak ważnej sprawy swoją osobowością, ponieważ ludzie zapamiętają, jak politycy postępują, jak postępowali. Wiązanie bezpieczeństwa narodowego ze swoją osobą jest swego rodzaju degradacją dla obywateli. Polacy aż tak bezmyślni nie są. Jeśli będą tacy, którzy zapomną, komu zawdzięczają dobrodziejstwo, to tak samo będą tacy, którzy o tym przypomną. Należy przy tym pamiętać, że politycy odchodzą, narody pozostają. Przypomnę, panie premierze, że w amerykańskim kongresie w latach 90. ubiegłego wieku uchwalono ustawę, że stolica Izraela będzie przeniesiona do Jerozolimy. W grudniu 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Trump oficjalnie uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i wydał Departamentowi Stanu polecenie rozpoczęcia procedury przenoszenia amerykańskiej ambasady do tego miasta z Tel Awiwu, powołując się na uchwałę z 1995 roku. Zanim przejdę do dalszych rozważań, zapoznam Was, szanowni słuchacze, jak zachowali się posłowie reprezentujący różne ugrupowania polityczne podczas głosowania nad omawianą nowelizacją, ponieważ jest to bardzo ważne. Proponowane rozwiązanie poparło 309 posłów, 227 z PiS, jeden z Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski, 41 z Lewicy, 20 z Koalicji Polskiej, 5 z Konfederacji, 6 z Polski 2050, 3 z Ruchu Kukiz, 1 oraz 2 posłów niezależnych. Nikt nie był przeciw. 120 polityków wstrzymało się od głosu, aż 114 z klubu KO. 2 z Lewicy, 2 z Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke i Dobromir Sośnierz oraz 2 posłów niezależnych. O dalszych losach ustawy zdecyduje Senat RP. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, jak głosowali posłowie Konfederacji. Być może wszyscy ci, którzy potrafią myśleć,
zaczną naprawdę myśleć. Wstyd. Tak politycy Solidarnej Polski komentowali głosowanie części polityków Konfederacji nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Konfederacja, która budowała się na akcji Stop 447, teraz, kiedy Sejm przyjmował ustawę umarzającą sprawy o tak zwane mienie bezspadkowe, część posłów się wstrzymała, część wyciągnęła karty do głosowania, a tyle trąbili o Stop 447. Po prostu hipokryzja. Maski opadły i wcale nie covidowe. Powracam do wcześniejszego pytania. Czy PiS zdecyduje się na ustawę, czy po raz drugi stanie się tak, jak z ustawą o IPN i wycofa się? Przypominam, że Sejm RP uchwalił nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Szanowni Państwo, wspomnieć należy o postawie kilku, a raczej niezwykłych polityków z Polski, z RP. Wszyscy widzą i wiedzą, że Polskę wszyscy szarpią. Nie tylko Izrael, ale i tamci i owamci też. A co politycy z Polski? Temat numer jeden – Białoruś i Rosja. Uchwalenie w Polsce nowych przepisów nowelizacyjnych Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzbudziło ogromne kontrowersje w Izraelu. Politycy Izraela nie kryją swojego oburzenia. Najbardziej oburzający komentarz w całej sprawie zamieścił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Lapid, sugerujący polski współudział w Holokauście. Nie wiemy, kto to tłumaczył, te słowa, czy sam sugerujący, czy po prostu najzwyklejszy tłumacz. Minister izraelskiego MSZ Lapid nazwał uchwaloną nowelizację, cytuję, nowe polskie prawo jest hańbą. Szef MSZ Izraela mówi, pisze na Twitterze, to prawo jest niemoralne i poważnie zaszkodzi stosunkom między państwami. Żadne prawo nie zmieni historii. Izrael stanie jak mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich mienie. Polska, na której zamordowano miliony Żydów, popełniła poważny błąd. To był cytat. Koniec cytatu. Na wpis izraelskiego ministra zareagował Patryk Jaki, eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy. Odpowiedział ministrowi Izraela stanowczo, przypominając o pewnych prawach historycznych. Hańbą jest państwa pana nieuctwo, powiedział europoseł Patryk Jaki. To są budynki, za które chcecie środki. Polacy je odbudowali bez pomocy niemieckich środków, które wy ciągle otrzymujecie. Osoby, o których pan mówi, były obywatelami Polski i wzywali do obrony Polski. Wreszcie trzeba zacząć o tym mówić, napisał polski europoseł Patryk Jaki. Szanowni Państwo, w tym miejscu należy również zapytać ministra Izraela, jaki błąd popełniła Polska i Polacy. Czy błędem było ratowanie Żydów? Czy to jest błąd, panie ministrze? Szanowni Państwo, dla wielu polityków z Polski zaskoczeniem było, że rzecznik resortu dyplomacji amerykańskiej Ned Price wezwał w miniony piątek Polskę do wstrzymania prac nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego w Polsce, a ta, jak wspomniałem, wywołała wcześniej gwałtowną reakcję Izraela. Ocenił Ned Price, że prawo jest krokiem w złym kierunku w kwestii zwrotu mienia żydowskiego. Nie rozumiem dlaczego. Dla polityków z Polski postawa administracji amerykańskiej jest zaskoczeniem.
Czy politycy z Polski nie wiedzą o tym, że Izrael stanowi większą wartość dla Ameryki niż Polska? To, że niektórzy politycy z Polski marzą z maniakalnym wręcz uporem, że Ameryka uzna ich za partnerów i sojuszników, pomijając Izrael, zachowują się jak Alicja w Krainie Czarów. Wy, szanowni słuchacze, zwracajcie uwagę na tych, którzy z taką pewnością mówią o sojusznikach i partnerach. A może należy tych polityków zapytać, czy oni, czyli wymyśleni sojusznicy, o tym wiedzą, że są sojusznikami. Jakby tego było mało. Amerykański dyplomata chce wpłynąć na pracę nad regulacjami dotyczącymi reprywatyzacji w Polsce. Takie wnioski płyną z listu, który napisał do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Tak, proszę Państwa, charge d'affaires amerykańskiej ambasady w Polsce Bix Allier skierował do polskiej marszałek Sejmu niezwykły list zawierający zdumiewające oczekiwanie. Sprawę opisuje prasa amerykańska. Prasa nie ujmuje w ten sposób, że są to niezwykłe oczekiwania. Prasa po prostu informuje o oczekiwaniach od polityków z Polski. Ja nazywam to niezwykłymi. Proszę Państwa, list to dopiero początek tego, co nastąpi. Ponadto zadaję pytanie wszystkim, czy nie uważacie, że to nie jest zbieg okoliczności? Wygląda to na skoordynowaną akcję. Dyplomata amerykański pracujący w ambasadzie amerykańskiej w Polsce w liście ubolewa nad tym, że projekt ustawy, tak proszę Państwa, projekt państwa polskiego, projekt ustawy efektywnie uniemożliwi odzyskanie lub kompensację za utracone mienie w okresie zagłady i komunizmu. Dyplomatę należałoby zapytać, kim byli ci, którzy sprawowali władzę w czasach tak zwanego, przez niego nazwanego, komunizmu, bo w Polsce tak naprawdę komunizmu nie było. Istniała przecież własność prywatna. Dyplomata jest niedouczony albo jeszcze gorzej. List to tylko list, ale jest inna kwestia i to bardzo gorsza, dużo gorsza. Nie wiemy, czy panu charge d'affaires w ogóle zależy na stosunkach polskich z Polską, czy tylko na własnym rozgłosie. A być może, podkreślam, być może ktoś zasugerował panu dyplomacie, aby taką formę listu napisać, ingerując w sprawy prawne państwa polskiego. Proszę Państwa, dyplomata, charge d'affaires, jest niższej rangi dyplomatą i nie powinien sobie pozwalać na ingerencję w proces legislacyjny państwa, w którym z ramienia Ameryki urzęduje. Wcześniej powiedziałem, że to coś gorszego. Temat reprywatyzacji ma znacznie większy potencjał niż kwestie ideologiczne i różnice między Polską a USA. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę, jak wszyscy nisko oceniają polityków z Polski. Pytam, gdzie są ci partnerzy i nasi sojusznicy? Wielokrotnie o tym mówiłem, aby politycy z Polski uspokoili się z awanturami ze wszystkimi wokół Polski. W tym momencie zadam wszystkim pytanie. Proszę wskażcie mi przynajmniej jednego prawdziwego sojusznika, który sam o tym powie, że jest sojusznikiem Polski. Nie, nie pytam o to polityków z Polski. Ponadto żaden dyplomata obcego państwa nie powinien mieszać się w prawne wewnętrzne sprawy państwa, w którym przebywa. To jakiś straszny żart, to jakieś nieporozumienie. MSZ z Polski powinno natychmiast przyznać temu dyplomacie status persona non grata i poprosić o opuszczenie kraju, tak jak to czynią wobec dyplomatów z innych narodów.
Czy wyobrażacie sobie reakcję MSZ z Polski, gdyby to dotyczyło innego państwa? Czy już wszyscy zapomnieli konferencję bliskowschodnią w Warszawie? Wstyd mi za Polskę, że poza Patrykiem Jaki nikt nie broni tak naprawdę Polski. Szanowni Państwo, w chwili obecnej, w tym momencie, nie warto rozwodzić się nad nowelizacją ustawy. Dokąd nie przeczytamy konkretnych zapisów tej ustawy, że ustawa jest faktem, że stanowi prawo, aby wszyscy dobrze zrozumieli, o czym mówię, to omawiany dokument musi być jeszcze zatwierdzony przez Senat, a tam może być zmieniony albo nieuchwalony, niepodpisany przez prezydenta albo skierowany do Trybunału, uchwalony przez Trybunał albo nie i tak dalej, czy na przykład nieogłoszony w Dzienniku Ustaw. Proszę Państwa, kuluarowa plotka głosi, że podobno MSZ III RP już pośpieszył się uspokoić swoich izraelskich sojuszników, czy jak ktoś woli, opiekunów. Komunikat resortu głosi, że zmienione przepisy, mowa o nowelizacji, o którą powstała taka burza, będą dotyczyły jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych. Nie będą miały one wpływu na postępowanie cywilne, których celem było uzyskanie odszkodowania za odebrane bezprawnie mienie. Tak określane bezprawnie, a więc wprowadzone właśnie zmiany, mocno nagłaszane, mogą być ze wstydem uchylone, jak to wcześniej wspomniana nowelizacja ustawy o IPN, czyli nie zagrożą wiadomym roszczeniom. A więc o co ta burza w szklance wody? Nie wyprzedzajmy faktów, okaże się niebawem, nie będę, nie trzeba zgadywać. Szanowni Państwo, zapraszam do przemyśleń, do zastanowienia się, czy mamy do czynienia z polityką, bo nie jest to legislacja. Nie ma więc znaczenia, czy coś jest słuszne, czy niesłuszne, tylko czemu służy. Proszę zastanowić się nad tym, jak tym razem politycy z Polski zostaną przeczołgani. Wspomniałem w 2018 roku i wszystkim zadałem pytanie, czy będzie to powtórka nowelizacji ustawy o IPN. Przypominam, że wtedy też były okrzyki, pamiętam te hasła, nie będą nas oskarżać o niemieckie zbrodnie, a skończyło się tak, jak zawsze, kapitulacją. Z poważnych spraw nie chcę żartować, natomiast na horyzoncie widać powtórkę z rozgrywki, bo nie o rozrywce mowa. Proszę zwrócić uwagę na roszczenia, na rozważania, że ponownie i to kolejnym razem wychodzi prawda o strategii geopolitycznej prezentowanej przez polityków z Polski, czyli to, że nasz najważniejszy sojusznik i partner ponownie wyprostował wszystkich w Polsce do pionu. Ktoś chce zadać pytanie, czy Polska ma możliwość innego ruchu? Nie. Polska nic zrobić nie może, bo niby z kim? Wcześniej powiedziałem, a raczej zadałem pytanie, czy polska polityka ma przyjaciół wśród tych, którzy liczą się na arenie międzynarodowej? O Rosji nawet nie wspomnę, bo widzimy, jaką politykę prowadzą politycy z Polski. Czy nikt nie widzi, że to przecież Rosja rozgrywa karty w Europie? O tym za chwilę. Biedni, nawiedzeni geostratedzy z Polski, z bielmem na oku i dziurą w czole, kierują swój wzrok na Chiny. Czy nikt nie wie, co stało się z chińskim Wei i przy tym jedwabny szlak trafił szlak? Czy nikt nie wie o strategicznym związku Rosji i Chin? A może pozostaje Iran? Konferencja bliskowschodnia w Polsce
zostanie dobrze zapamiętana przez Iran. Niestety politycy z Polski stali się ofiarą własnej, bezalternatywnej polityki. Za ten krytyczny, geostrategiczny stan zapłacą wszyscy Polacy. Proszę Państwa, rozważanie nieoderwane od rzeczywistości. Prawda zawsze jest mało kolorowa. W kilku słowach wspomnę o nowej koalicji, która od dawna tworzy się w Europie. Niemcy, Rosja i Francja. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja prawie nie zabiera głosu, a o Rosję zabiegają wszystkie potęgi, łącznie z Ameryką. Tego tematu dzisiaj omawiał nie będę, natomiast krótko powiem o koalicji europejskiej. Nowej koalicji Niemcy, Rosja i Francja. Do tej koalicji chcą dołączyć inne państwa, tak nazwijmy, starej Europy. Na pozór wygląda, że inicjatywę spotkania Unia Europejska z Rosją wstrzymano, co nie oznacza, że wstrzymano koalicję. To kwestia czasu, kiedy Niemcy dopną swojego. Dla Polski koalicja, o której mówię, jest bardzo niebezpieczna pod każdym względem. Niestety jest to pokłosie polityki, polityków z Polski po 1989 roku. Szanowni Państwo, w poprzednim felietonie, który jest na YouTube, mówiłem o szczycie między prezydentem USA i Rosji w Genewie. Po spotkaniu Niemcy i Francja wezwały Unię Europejską do opracowania nowej strategii bliższego zaangażowania z Rosją w celu, jak to nazwano, wzmocnienia rozmów z Rosją. Poza Polską i mocarstwami bałtyckimi Ukraina nikogo w Europie nie obchodzi, nie tylko w Europie. Czy ktoś chce to słyszeć, czy nie, taka jest prawda. Niemcy uważają, że przez zwyciężenie wzajemnej wrogości i osiągnięcie pojednania między narodami rosyjskimi i niemieckim ma kluczowe znaczenie dla powojennej przyszłości Europy. Tak pisze prasa niemiecka. Tylko taka koalicja może zapewnić pokój na naszym wspólnym kontynencie. Bezpieczeństwo dzięki wspólnym wysiłkom. Tak piszą w niemieckiej prasie. Proszę Państwa, europejska polityka pod przywództwem Niemiec nie jest wrażliwa na płacz Żeleńskiego. Tak samo widzi to Ameryka pod batutą prezydenta Bidena. W Niemczech pojawiają się wręcz niepokojące inicjatywy polityków niemieckich. Na okoliczność 80. rocznicy napaści Niemiec na Związek Radziecki poseł frakcji politycznej w Niemczech powiedział: zawarcie, to cytat, zawarcie przez Stalina paktu Ribbentrop-Mołotow było decyzją realpolityczną i słuszną dla własnego przetrwania, której konsekwencje były jednak straszne dla Polski. Koniec cytatu. Tak powiedział szef frakcji Alternatywy dla Niemiec w Bundestagu podczas debaty. Niemiecki polityk potępił napaść Hitlera na ZSSR 22 czerwca 1941 roku. Słyszycie to, szanowni Państwo. Polityk potępił napaść Hitlera na ZSSR. Zdaniem polityka Stalin nie miał innych możliwości niż podpisanie paktu z Hitlerem w 1939 roku. Zasugerował również, że winę ponosi Polska. Żydzi, proszę Państwa, oskarżają Polskę o Holokaust, a Niemiec sugeruje, że Polska ponosi winę za pakt Ribbentrop-Mołotow. Nie, proszę Państwa, to nie jest żart. To jest cynizm. Szanowni Państwo, zapraszam Was do rozważań, do przemyśleń. Czy jest obszar wokół Polski,
gdzie Polska nie jest szarpana. Dziękuję za spotkanie i zapraszam na YouTube.